Kiedy się tylko pojawiła w 1959 roku, stała się marzeniem każdej dziewczynki. Mowa oczywiście o lalce Barbie. A Wy możecie zobaczyć wyjątkową kolekcję tych lalek w Bibliotece Kraków na osiedlu Bohaterów Września w filii nr 48, gdzie swoją kolekcję przedstawił wyjątkowy człowiek. To jest kolekcja ponad 2000 lalek Barbie, oryginalnych wszystkich. Zaczęło się wszystko, że moja mama koleżanka powiedziała, że mi się wybrał pod halę targową i że tam jest dużo takich sprzedających, takich różnych różności. No i pojechałam, miałam zupełnie po coś innego pojechać, że po płytę i po prasę jakąś. No ale zobaczyłam, że tam mam tyle rzeczy, tyle tych książek i były tam lalki. Z początku się wstydziłam, bo myślę sobie, a kurczę, jak to chłopak pomyślał sobie, że a zbiera lalki, i miałam taki, przez parę tygodni miałam taki wstyd. Później parę tygodni zaczęłam kupować i jak były gołe na przykład, to je zaczęłam przerabiać i przyć im ubranka według własnego pomysłu. I robię im fryzury, myję je i czeszę, przyję ubranka i przerabiam na swój własny pomysł. Ma pan swoją ulubioną lalkę w swojej kolekcji? To są lalki świąteczne, która w każdym roku wychodzi, nowa. Wszystkich chętnych i zainteresowanych zachęcam do wybrania się na moją wystawę i zobaczenia tej wspaniałej kolekcji lalek Barbie. Niestety okres świąteczny mamy już za sobą, ale w wielu naszych domach pozostał symbol świąt, czyli choinka. Co zrobić, żeby nadać jej drugie życie? O tym opowie nam Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 10 stycznia zaczęliśmy kolejną akcja choinka. Także chcemy, aby mieszkańcy swoje bożonarodzeniowe drzewka, które mieli w doniczkach, przywieźli do nas, tak aby można było im dać drugie życie. Choinki sadzimy jak co roku w krakowskich lasach, w krakowskich uroczyskach. W tym roku już pierwsze choinki zjawiły się na ulicy Zatorem. I to jest to miejsce, gdzie mieszkańcy choinki mogą przywieźć. Ulica Zatorem 22. Akcja choinka to akcja, w której mieszkańcy mogą przywieźć choinki doniczkowe, także tylko te mają szansę, aby na nowo przyjąć się w gruncie, aby zyskać drugie życie. Choinki można przywozić do 14 lutego na ulicę Zatorem 22, w każdej dowolnej, dogodnej dla mieszkańców godzinie. Nad Zalewem Nowochódzkim pojawił się neon, to jest jeden z elementów już powoli kończącej się rewitalizacji całego Zalewu Nowochódzkiego. Oprócz niego zostały odremontowane boiska, zostały polepszone miejsca, gdzie można trochę poćwiczyć, czy też dodatkowe pomosty na wodzie. No powoli Zalew Nowochódzki już właściwie jest wypełniony całkowicie. Pozostało jeszcze dokończenie oświetlenia. Będziemy robić oświetlenie na samych boiskach. Wtedy razem z tymi boiskami będzie podłączone również neon, który będzie można wyłączyć w godzinach nocnych, tak żeby no, ptactwu, które tutaj gniazduje, dodatkowo no, nie przeszkadzać, też nie zaśmiecać tym światłem. Mam nadzieję, że też neon spotka się z dobrym odbiorem. Myślę, że to jest wspólna, absolutnie wspólna inicjatywa i wspólny sukces zarówno dzielnicy, budżetu obywatelskiego, czyli po prostu mieszkańców oddających swoje głosy, wymyślających różne rzeczy, no jak i po prostu chyba całej Nowej Huty i Krakowa. Balet Dworski Krakowia Danza ma swoją nową siedzibę przy ulicy Szlak 67. Będziecie mogli tutaj przyjść na warsztaty, które balet przygotuje dla Was w ciągu nadchodzącego roku. A jakie jeszcze plany mają? Wracamy do Teatru Varieté, także jesteśmy raz w miesiącu tam na tamtejszej scenie z naszymi spektaklami repertuarowymi, ale też planujemy nowe premiery. Jedna z nich to Pan Molière prosi do tańca w ramach Roku Molierowskiego, która jest zaplanowana na czerwiec i też premiera Mickiewicz tańczy Salon Wileński w ramach Roku Romantyczności i też cykl takich
prezentacji Balet w Mieście, które będą właśnie takim wyjściem znowu do mieszkańców Krakowa i naszą obecnością w różnych miejscach w mieście. Pierwsza premiera już w najbliższy poniedziałek za tydzień. Co zobaczymy na Wyspach Teatru? Będzie to spektakl Kozaki, czyli Oszustwo ukarane w choreografii Leszka Rymbowskiego. Do tego spektaklu udało nam się zrekonstruować partyturę dzięki Maciejowi Prochasce, nagrać tą muzykę, więc jest to zupełnie jak gdyby nowa wizja tego baletu, który cieszył się niezwykłym powodzeniem pod koniec XVIII wieku w Polsce, w Warszawie. No a teraz zobaczymy go właśnie w Krakowie na deskach Teatru Varieté. Dwie tafle, mała i duża, oraz wyjątkowe alejki lodowe. To nic innego jak największe w Polsce odkryte lodowisko, które znajduje się w Parku Jordana. Możecie z niego korzystać codziennie od 9 do 21.